I wracamy do wydarzeń z regionu. Czy mam coś w sobie z dinozaura? Tego mogły dowiedzieć się wszystkie dzieci, które zdecydowały się spędzić sobotni poranek w murach Politechniki Opolskiej. Po raz ósmy ruszyła tam Dziecięca Politechnika Opolska. O szczegółach Małgorzata Parzonka. Adam ma 9 lat. Pierwszy raz bierze udział w zajęciach Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Tu chcę pogłębiać swoją wiedzę. Uważam, że tutaj są jakieś ciekawe rzeczy. Chcę coś poznać. Podobno jest fajnie, bo mój brat też tu chodził i no, poleca mi to. Dominika zakończyła już swoją edukację w Dziecięcej Politechnice Opolskiej. Teraz wspólnie z braćmi pomaga młodszym żakom, którzy dopiero rozpoczynają swoją naukę w murach uczelni. Te zajęcia były dość ciekawe. Bardzo polecam innym osobom i byłam bardzo z nich zadowolona. Liczę na to, że ci tutaj, co ukończą również te wykłady, też w moim wieku będą tutaj pomagać. Jak przystało na studentów, młodzi żacy otrzymali swoje indeksy. Dziś przybito w nich pierwszą pieczątkę za udział w wykładzie inauguracyjnym. Dzisiaj był wykład, co mamy odziedziczone po dinozaurach. Dowiedziałam się tam, że pierwiastki są wszędzie, że 20% Ziemi stanowi powietrze. Ciekawe ogólnie było. Żeby się dowiedzieć, jak jest na Politechnice. Jak jest na Politechnice? Fajnie. Wykłady odbywają się raz w miesiącu. Zajęcia są przygotowywane specjalnie z myślą o młodych odbiorcach. Będę miał dzisiaj do czynienia ze słuchaczem bardzo wymagającym, który nie bacząc na to, że w sobotę można by pospać dłużej, wybiera właśnie Politechnikę Opolską, Dziecięcą Politechnikę Opolską na rozpoczęcie poranka. W Polsce wiele uczelni otworzyło się na małych słuchaczy. Swoją wiedzę dzieci mogą pogłębiać między innymi w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, a od kilku lat również w Opolu. Dziecięcą Politechnikę Opolską ukończyło ponad 2000 absolwentów.